Jakie mamy typy faktur? Typów faktur mamy wiele, skupimy się na tych najgłówniejszych. Faktura Proforma jest osobny film na kanale o tym, nie jest fakturą z perspektywy księgowej. Zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu o Proformach. To jest dokument handlowy, oferta po to, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok, zanim wystawię faktyczną fakturę, ale Proformę można opłacić. Faktura bądź faktura VAT. Faktura klasyczna, faktura główna to jest faktura, którą najczęściej wystawiamy. Ich, ich wystawia się najwięcej. To jest faktura, którą możemy wystawić też dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jest równoznaczna z rachunkiem, bo rachunki też możemy wystawiać. Możemy wystawić rachunki albo fakturę VAT. To w zależności od naszych preferencji, ale to jest główny dokument handlowy, który dokumentuje pewne zdarzenie gospodarcze. Mamy również faktury zaliczkowe i faktury rozliczeniowe. Rozliczeniowe, inaczej czasem się nazywa fakturami końcowymi, czyli mamy fakturę zaliczkową i końcową. Zaliczkę wysyłam w momencie, jeśli ktoś nie płaci mi jeszcze pełnej kwoty, dopiero część i ja mu wtedy wystawiam fakturę zaliczkową. Mogę wystawić kolejną fakturę zaliczkową, ich może być kilka, w ogóle szereg, i dopiero fakturę końcową, która spina te wszystkie płatności i dokumentuje je razem jak to już że wszystko już się zakończyło i mamy na to jeden kwit w postaci faktury końcowej. Mamy fakturę marżę. Tutaj faktura marża jest używana głównie przez komisy, lombardy, które wystawiają takie faktury osobom fizycznym po to, żeby przy sprzedaży nie płacić pełnej kwoty podatku VAT, a jedynie od tej różnicy między zakupem a sprzedażą. Mamy faktury OSS. One są używane przez osoby, które świadczą swoje usługi dla osób fizycznych bez firm, ale spoza Polski, czyli dla osób z Unii Europejskiej. Na przykład sprzedają aplikacje jakieś produkty cyfrowe. Ktoś to kupuje przez internet, wystawiamy im fakturę i po to, żeby nie musieć rejestrować się do podatku VAT w poszczególnych krajach, z których kupują nasi e, nabywcy, wystawiamy fakturę OSS. W Polsce to jest rozliczone według takiej specjalnej procedury OSS i takie faktury również mamy w infakcie. Możemy też wspomnieć o fakturze do paragonu. Wystawiając taką fakturę musimy oznaczyć tam numer paragonu, dla którego wystawiamy fakturę. Mamy też fakturę wewnętrzną. To, to jest dokument, który który często bywa używany przez księgowych, żeby zanotować pewną sprzedaż, ale też możemy używać tego, jeśli sprzedajemy bez kasy fiskalnej na rzecz osób fizycznych, to też taką sprzedaż możemy odnotować na fakturze wewnętrznej. I to są takie główne typy faktur, którymi możemy się na co dzień nie posługiwać. Jak wspomniałem, jest ich więcej, ale to tak z grubsza te najważniejsze.